Lubińscy policjanci otrzymali informację, że na terenie Chocianowa skradziono tablice rejestracyjne. Sprawca poruszał się samochodem marki BMW i jechał w kierunku Lubina. Miejscowi funkcjonariusze zauważyli poszukiwany pojazd w Krzecznie Wielkim i ruszyli za nim w pościg. W pewnym momencie mężczyzna zatrzymał samochód. Gdy policjanci wysiedli z radiowozu, 29-latek ruszył w kierunku jednego z nich. Tutaj na szczęście jego szybka reakcja nie pozwoliła na to, aby został potrącony. Pościg był kontynuowany, do którego włączały się kolejne patrole. Również wspierali nas tutaj koledzy z Samodzielnego Podziału Prewencji w Legnicy, którzy w tym dniu pełnili służbę na terenie Lubina. Kierowca BMW przejeżdżał po chodnikach, zmuszając pieszych do ucieczki. Również przejeżdżał na czerwonym świetle przez skrzyżowania. Również zmuszał tutaj innych uczestników ruchu drogowego, innych kierujących do tego, aby uciekali na pobocze. Ratowali się ucieczką z jego trasy przejazdu, tak aby uniknąć zderzenia. Ostatecznie lubinianin został zatrzymany na polnej drodze. Jak się okazało, samochód, którym uciekał, skradziono z Głogowa. Policjanci tutaj przedstawili mu w sumie 9 zarzutów, a są to zarzuty za kradzieże pojazdów na terenie Lubina i Polski, kradzieże akumulatorów, paliwa czy też włamania do piwnic. 29-letni mężczyzna trafił do aresztu. Straty, jakie spowodował, wynoszą ponad 100 tysięcy złotych. Grozi mu do 10 lat więzienia.